W dzisiejszym filmie z siłowania na rękę naszym zadaniem jest zrobienie full teamu najlepszych petów. Jakby dalej nie poprawili tego błędu, że legenda jest lepsza od mityka, więc może to tak zostanie. Na początku musimy zrobić właśnie full team tych legend, bo już wam pokazuję, co chciałbym zrobić. Jak widzicie, mam 109 QI, a więc naprawdę dużo w ogóle, czy ja z taką ilością mogę być w topce. Łącznie tu mam jakieś 3,7 QI. Żeby być w topce trzeba mieć 33 QI. Dobra, to trzeba mieć 10 razy tyle, a więc nie mamy co marzyć. Może jakbym na maksymalnym frames buście cały czas grał, to wtedy by nam się to udało, ale plan teraz jest taki właśnie, żeby poprawić nasz team, bo już wam pokazuję, co chciałbym zrobić. Chciałbym pokonać tego final bossa, a na niego potrzebujemy 180 QI, czyli no jeszcze potrzebujemy jakieś 90, żeby go pokonać, czyli prawie dwa razy tyle. No i żeby to zrobić, to musimy na pewno poprawić nasz team. Troszeczkę petów już sobie wydropiłem sobie jeszcze jednego takiego i tutaj jeszcze jednego. No i trochę tych rainbowów zrobiłem, ale teraz właśnie na początku musimy wydropić sobie cały team, w takim razie tych tutaj legend, na które jest 30%, tylko znowu to bym zaznaczył. No i chciałbym tego też wydropić z kilka. Nie wiem, czy nam się to uda, ale zobaczymy. I w ogóle, czy poprawili ten sezon, czy dostałem już moje nagrody. Dalej nie dostałem moich nagród. Nie, powiem wam, że boję się, że deweloperzy tej gierki się pokłócili ze sobą i w tej gierce może już nie być update'ów, bo naprawdę to jest dziwne, że tak poważnych bugów do tej pory nie poprawili, jakby już jest dzień później. A tutaj podciąganie dalej nie działa, rozwalanie ścian dalej jest pobugowane. No nic, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Teraz zajmijmy się dropieniem full teamu takich właśnie z tego zauru. Tylko w sumie nie wiem, czy mi wystarczy jakby winów, ale no mam nadzieję, że tak. Dobra, i nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że już nam styknie, żeby zrobić sobie full team tych właśnie huge coś tam. Idę je teraz pomutować tutaj, zobaczymy, czy nam wyjdzie full team. Postaram się zrobić teraz full team rainbow, żeby w miarę szybko no, dobić do tych 180 QI. No i ewentualnie wtedy na tym ostatnim bossie farmić, tylko kurczę, nie wiem, które to są huge, a które to nie są. Jakoś tak to dziwnie pokazuje. Dobra, kliknę craftal, zostawimy tylko huge, voidy resztę pousuwam. I teraz w ogóle Ghost mi wbił, tylko najgorsze, że nie wiem, czy to wbił Ghost na Huge Voidzie. Zobaczmy. Dobra, wbił na szczęście Ghost na Huge Voidzie i zobaczcie, ile Ghost Huge Void daje. 960 tysięcy, a więc naprawdę dużo. Trochę już porobiłem tych petów, ale jeszcze trochę musimy ich poprzerabiać, bo ciężko te rainbow wchodzą, ale no, mamy prawie milionowego peta. I w ogóle też nie zauważyłem, ale zobaczcie, że już wam pokazuję, co udało się wydropić. Udało się wydropić T-Rexa. Co prawda w zwykłej wersji baby, ale no, mamy najlepszego peta, na którego jest szansa 1 do 100 tysięcy. Takiego T-Rexa ogólnie z jakieś fajne pety można sprzedać, ale może w sumie później się tym zajmiemy. Dalej teraz mutuję, żeby mieć full team takich oczywiście rainbow legend. Dobra, i wydaje mi się, że mamy już prawie full team rainbowów, ale co lepsze, wszedł nam drugi ghost, czyli mamy już dwa prawie milionowe pety. Jakby żeby być w topce, musiałbym mieć cały team takich petów, no bo topka niestety jedzie na kopiowanych petach i po prostu oni mają full team takich petów. Ale no i tak już 101 trylionów farmim tutaj jakby na ściskaczach, a więc myślę, że sporo. Ile nam jeszcze brakuje do full teamu? Brakuje nam 6. Dobra, to te 6 jeszcze dodropię i będziemy już mieć full team i zostaje nam dropienie tylko tego peta, żebyśmy zrobili go oczywiście na huge'a. Powiem wam, że zostawiłem na trochę jakby AFK, żeby nabijało ściskacze. Już mamy 148 QI, a więc coraz bliżej do pokonania tego tutaj mutanta. Wydaje mi się, żeby jego pokonać, to musielibyśmy mieć jakieś 190 QI, chociaż mogli zmienić tą wartość, bo był jakiś reset. Zobaczmy, czy coś w ogóle naprawili, czy naprawili na przykład tutaj uderzanie w te ściany. Nie wiem, która to w ogóle jest jakby pierwsza ściana początkowa, no bo tu one mają wszystkie taką samą wartość, ale chyba nie. Chyba nie naprawili dalej ścian, niestety tutaj może ta. No tutaj ta w jakiś sposób działa. Nie wiem, powiem wam, że tom się rozwala w miarę szybko. Tom też giga wolno, nie wiem, pobugowane dalej to jest. Zobaczmy, czy to może naprawili. No bo tutaj powiem wam, że są spore wartości i mogłoby się na tym sporo farmić, jakby to działało oczywiście, ale nie działa niestety. Zobaczmy, czy chociaż jakby wartości przypadkiem nie zmienili tutaj. No dalej jest 180. Ale no jak widzicie, raczej niestety jeszcze tego bossa nie uwalimy. Jeszcze dużo na niego potrzebuje. Musimy w jakiś sposób poprawić siłę naszą. Jednym sposobem jest w sumie ogarnięcie lepszego tutaj ramienia. Jakby mamy 17 kluczy, może coś by się udało trafić. Zobaczmy, czy oni procentów nie pozmieniali. Dalej jest 0,01. No jakbyśmy tą rękawicę trafili, no to ona daje nam dodatkowe 150%. Jakby to nie dałoby nam łącznie 150, ale troszeczkę by nam pomogło na pewno. Nie, spróbujmy to potwierać. Może akurat coś wyleci. Tylko, kurczę, no, coś się otwierać nie chce. Dobra, otwiera się, zobaczmy, czy coś nam wyleci. W ogóle, czemu to tego dziwnie jest pobugowane? Może to w sumie plus, że to jest tak pobugowane. Może coś nam dzięki temu wyleci, nie wiem, powiem wam, że ta gra się całkowicie pobugowała. Teraz nam jakaś taka wyleciała, na którą jest 700%. Jestem ciekawy, czy deweloperzy sobie poradzą, żeby to naprawić. Możliwe, że ten update wprowadził tyle błędów, że oni nie wiedzą tak naprawdę, co mają naprawiać.
Dobra, na razie nic ciekawego nam niestety nie leci, jakieś same takie nam lecą. Ale w ogóle zobaczmy, czy tak naprawdę dobre nam lecą, może jakieś inne nam lecą. Wyleciały nam dwie takie, które dają 700%, no to niby dobre, no ale my mamy taką. Potrzebujemy tylko i wyłącznie tej, na którą jest 0,01%, w ogóle nawet jej nie widać. Tutaj chyba jest, nie? Nawet jej tutaj nie pokazuje jakby w tym rolu. Teraz znowu ta, na którą jest 700. Dobra, jeszcze trochę szans mamy. Może w jakiś sposób będzie mieć gigafarta i nam wyleci. Tutaj jakaś taka nam wyleciała, na którą jest 2,5%. Jakaś buff cacti nam wyleciała. Czemu na nim jest 2,5%? Jak ona daje mniej niż ta. Dziwne to jest. Dobra, no ale otwórzmy sobie jeszcze coś tutaj. Tutaj jakby taki kolorek był, ale myślałem, że może coś lepszego. Tutaj kolejna i tutaj znowu nic. Dobra, jeszcze kilka nam zostało. Może jeszcze coś nam wyleci. Bo ta rękawica dużo by nam dała. Myślę, że nawet pety nam tyle nie dadzą, to co ta rękawica by nam pomogła. No ale no dalej nie. Dobra, jeszcze mamy 6 prób. Może się jeszcze uda wydropić. No znowu niestety nie. Jeszcze 5 prób. Nie wiem, w ogóle kliknąłbym, żeby otworzyło wszystkie. Zobaczymy, co się stanie. Czy mi zaśmiecie jakoś ekwipunek i już nigdy tego nie wyczyszczę? Bo pisaliście mi, że podobno to OpenAL już działa. To sobie sprawdzimy, czy rzeczywiście działa. No na razie nie. No znowu ta, na którą jest 5%. Jeszcze mamy 2 próby w sumie. Ostatnie 2 próby na wydropienie. No zobaczcie, tutaj na końcu jest. Czemu nie może dokręcić tutaj do końca? Dobra, ostatnia próba. Może z ostatnia nam wyleci. No proszę cię, daj. No nie, no nie ma. Krabowa na ostatnią. No i patrz, tutaj było. Dosłownie jedno dalej była ta 900%. No nic, no dalej mamy tą, która się w ogóle zbugowała jakby. A nie, chyba inną mi założyło. Tutaj tą sobie załóżmy. Dobra, teraz mamy tą założoną. Myślałem, że może nie mam rękawicy założonej, to wtedy to w ogóle byłaby masakra. Ale no miałem. Jeszcze jedna rzecz, która może nam pomóc trochę, no to zrobienie indeksu. Tylko kurczę, jak zwykle nie w tą stronę idę. Wydaje mi się, że powinienem jeszcze jednego peta za indeks dostać. Jak sobie pójdziemy na spawna, to mamy ile petów w indeksie? 94. Wydaje mi się, że jakbyśmy mieli 100 albo ewentualnie 150, to byśmy dostali kolejnego peta do tutaj kwipunku. Na razie mamy 33. Spróbujmy ogarnąć to 6. W sumie możemy sobie te jajka podropić, bo tu jest 5 petów. 3 pety mega łatwo możemy wydropić. Albo tutaj, chociaż nie, tych mi się nie chce otwierać, bo z tych wszystko już mamy. Tutaj jednego Reaper Doka trzeba pokonywać, albo jednego bossa z plaży. No dobra, to pójdźmy porozwalać trochę tych bossów z plaży. Może akurat wydropimy sobie więcej nawet tych petów do indeksu, bo tu się chyba też goldy i void zaliczają. Dobra, niech tutaj się nawala na obojętnie jakim bossie. No i niech się tak farmi do jakby 200-300 tych jajek. Dobra, powiem wam, że idę wbijać siłę, bo za jakieś 10-20 minut stanie się coś, co mega mocno obniży moją siłę niestety. I te pety będą dawać podobno 200 tysięcy. Tak pisał dewelopera, więc idę na tą mapę szybko trenować. Mam nadzieję, że poprawią jakby tutaj to wszystko, żeby chociaż normalnie można było sobie potrenować, a nie na tych ściskaczach zakichanych. Może coś przeprosi nowego dodadzą. W sumie jeszcze jedna rzecz jest, która może dać nam 10% statów. Ja zapomniałem, jest specjalny kod, który daje 10% statów. I ten kod już wam mówię, jak się nazywa, tylko gdzie tu się kody wpisywał. Tu na dole. Wpiszcie sobie taki kod i powinniście dostać 10% statów. Zobaczmy, czy to zadziałało i czy mi dało te 10% statów. Nie zadziałało. Czyli no jednak ten kod chyba nie działa. No chyba, że spację gdzieś mam, ale no raczej nie. Tutaj nie ma spacji. Zobaczmy. Albo może na publika muszę pójść? Pójdę na publika, zobaczymy, czy tam zadziała. Dobra, spróbujmy jeszcze raz go wpisać. Jakby ten kod powinien działać, bo to jest kod z okazji przeprosin za to, że update nie był w sobotę, tylko w niedzielę. Ale no nie wiem, no niestety nie działa ten kod. Szkoda. Może wam będzie działać, spróbujcie go sobie wpisać. Dobra, trudno, ponabijajmy trochę teraz siły jeszcze, póki moje pety dają 960, bo jak wiecie, za chwilę przestaną dawać tyle. Prawdopodobnie. I może od razu sobie te jajko otwórzmy. Tylko może po 8 je pootwierajmy, zobaczymy, coś ciekawego nam tutaj wyleci. Tylko no jak zwykle standardzik, nie widać, co wam dropi. Dobra, ja to wszystko otworzę, zobaczymy, czy coś nam wyleci i zobaczymy, czy doda nam jednego peta. Dobra, i otworzyło się za wszystko, no tu na razie niestety nie widzę dodatkowego peta, jakby więcej też nie mogę kupić. Te 33 jakby co, no miałem już wcześniej, bo no sobie ten Season Pass kupiłem i tam dostaje się jednego peta. Ale zobaczmy w tym indeksie, ile teraz mamy. 98, czyli może jeszcze dwóch nam brakuje. Z którego jajka ja petów mogę nie mieć? Tutaj chyba wszystkie otwierałem. Wydaje mi się, że na Atlantis świecie jeszcze nie otwierałem wszystkich jajek. W ogóle na Atlantis świecie chyba jeszcze jakieś duże ilości tych kryształów mam. No i dokładnie tak, mam 39 bilionów, ale mniejsza w to. Wydaje mi się, że w ogóle tego jajka nie otwierałem, tylko zróbmy to tak, żeby wszystko mi usuwało. Aha, w ogóle miejsca nie mam, dobra, musimy pousuwać te eventowe wszystkie pety. Zobaczmy, czy w ogóle jakiś wyleciał nam, tutaj nam wyleciał ten Frost Jelly Fish, tylko to chyba nie jest ten najlepszy. No, wyleciał nam ten, ale czy coś lepszego oprócz tego? Niestety nie. Dobra, to muszę teraz te wszystkie pety pousuwać. Dobra, i w sumie trochę potwierałem tych jajek i tych też. Zobaczmy, ile teraz petów właśnie w indeksie będzie mieć. Jak teraz nie będzie mieć 100, to już nie wiem, kiedy będzie mieć 100 tych jajek. I mamy 98, czyli w ogóle te eventowe się nie zaliczają. Dobra, potwieram jeszcze tutaj jajka, tutaj, 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 i żeby w końcu te dwa nam doszły jakby. Dobra, jeszcze dwa pety zdobyłem, mamy 100 i zobaczmy, czy mam dodatkowego peta. Nie mamy. Czyli prawdopodobnie nigdy nie będę miał 34 petów, no bo teraz mam pełną stówkę. I dalej nie mam tego peta, no chyba, że tutaj coś się klika. No ale
nie, nic się nie klika. Czyli nie będę miał nigdy 34 petów. Dobra, wracamy do farmienia, póki jeszcze tego update'u nie ma, bo deweloperzy pisali, że dosłownie za chwilę ma być update, który znerfi dużo rzeczy. I teraz w sumie był już jakiś reset. Jak widzicie u góry, teraz tu jest jakaś informacja, że OP Limited Pet będzie za 41 godzin. I w ogóle dodali też tu jakieś dwa questy. Tu jest jakiś OP quest na jakieś peta, który daje raz 2000. No to czy to jest taki OP quest? No nie wiem. I tu jakiś taki Frost jest, który też wam trochę daje. Ogólnie też podobno poprawili trochę ten piąty ward i ponerfili pety. W ogóle zobaczmy, jak nasze pety wyglądają. Kliknijmy sobie Equip Best i zobaczmy, czy je poprawili. Jakby mieli zmniejszyć moc tych petów, czemu te pety więcej dają? Dziwne to jest. Było napisane, że zmniejszą moc petów, a teraz te pety więcej dają. To nie wiem, jak oni je poprawili. Dziwne to jest strasznie. No ale zobaczmy, co oni poprawili dokładnie na tym wardzie. I też nowy kod jest. Zaraz sobie wpiszemy ten kod i podobno jakiś mocny ten kod jest. Przynajmniej tak deweloperzy tam napisali. Zobaczmy, czy tu w ogóle bossy pozmieniali. 54Q i teraz ten boss. No to dobra, troszeczkę poprawili. Troszeczkę poprawili. I chyba więcej winów się dostaje z tego, co mi się wydaje. W sumie nie wiem, ale no na pewno moc zmienili tego bossa, bo wcześniej był giga słaby i miał tyle, co mutant z ostatniego świata, czwartego. Zobaczmy, ile final teraz ma. No final ma w sumie tyle samo. I w ogóle pokonujemy go? Czemu my go pokonujemy? Zobaczcie, że mutanta pokonamy. Ja nie mam jakby 180 kui. No i za niego to w ogóle jakąś chorą liczbę dostaliśmy. Dziwne to jest. Dobra, ale w takim razie sprawdźmy, ile ja nabijam siły. Na ściskaczach ile dostajemy na raz? 90 trylionów. No to więcej niż wcześniej. Nie wiem, co oni zmniejszyli, co poprawili, ale to jest dziwne. I podobno też te ściany poprawili teraz, żeby normalnie działały. Zobaczmy. No nie wiem, czy normalnie działają, powiem wam. Dalej bardzo długo to zajmuje. Chociaż dobra, tutaj to my jakoś szybko rozwaliliśmy. Dobra, no jakoś tam powiedzmy tutaj to idzie. Zobaczmy, ile dostaniemy, jak do końca to bijemy. Halo, no czy rozwalę te ściany, czy nie? Jakoś rozwalę te ściany w taki sposób, że myślę, że dobijemy do końca. W ogóle, jak tu jest auto, teren ustawiony? Na przykład jakbyśmy to kliknęli. No i teraz działa, no tutaj na tych ścianach auto. Dobra, zobaczmy, ile tu dostaniemy, jak dojdziemy do końca. Ile w ogóle nam brakuje do końca? Dwie tutaj ściany i zobaczmy, ile tego będzie. Tu w ogóle jakiś portal jest. Kurczę, nie zauważyłem, czy w ogóle coś dostaliśmy. Podobno to się opłaca, jak dłużej przyfarmicie. Wydaje mi się, że to może się opłacać, jak dojdziecie tutaj do tej ostatniej ściany. Tutaj to też działa podobno już. Zobaczmy, czy rzeczywiście działa. Tu dostajemy 21 trylionów, ale czy możemy sobie na przykład na to tutaj pójść? No tu też możemy i tu dostajemy 28. Ciężko powiedzieć, co się teraz bardziej opłaca, no bo tutaj, jak widzicie, dosyć szybko to wam leci, a na ściskaczach chyba wolniej. No na ściskaczach trochę wolniej to leci. Dobra, ale wpiszmy jeszcze ten kod, zobaczmy, co ten kod daje. Ten kod się nazywa w taki sposób, zobaczmy, czy on rzeczywiście SOP. Aha, 200 kuła mi dał. W sumie myślałem, że to więcej jest. To on chyba daje wam po prostu 10% albo 5% statów, tak mi się wydaje. Mamy teraz troszeczkę więcej, jak widzicie, siły. No i teraz zobaczmy, czy uwalimy tego mutanta, bo to jest dziwne, że go pokonujemy. No nie no, teraz znowu go pokonujemy. To myślę, że jutro będziemy już go na luzie pokonywać. Jeszcze w sumie jedno, że sprawdźmy, jak teraz wyglądają ceny jajek, bo tutaj widzę, normalnie w końcu pokazuje. Tutaj 150 kui to jajko kosztuje, to 500 kui kosztuje i to kosztuje 3,5 SX-a. Zobaczmy, jak jedno otworzymy, jak to nam zjedzie to. Klikamy sobie cyk. Aha, i zobaczcie, że jedno jajko teraz kosztuje giga dużo i za tą chorą liczbę, którą ja tak naprawdę miałem, mogłem sobie tylko jedno jajko otworzyć. To ciekawie, powiem wam. Dobra, zróbmy to w taki sposób. Załóżmy sobie nasz team pod winy i zobaczymy, na ile uda nam się uzbierać jakby jajek tych ostatnich, bo wcześniej mogliśmy sobie je w nieskończoność tak naprawdę otwierać, no a teraz, jak się okazuje, mamy na jedno takie jajko. Zobaczmy, ile teraz w ogóle dostaniemy za tego mutanta. Czy w ogóle dostaniemy jakby więcej, bo założyłem wszystkie pety, 32 pety oczywiście. I zobaczmy, ile teraz dostaniemy. Teraz 5,1 dostaliśmy tej dziwnej liczby, a więc za jednego mutanta dostajemy na półtora takiego jajka. No to powiem wam, że teraz openingi będą krótkie, bo tak naprawdę całą noc będzie trzeba farmić, żeby, no nie wiem, 20-30 minut to jajko otwierać. W ogóle zobaczmy, czy rękawice lepsze nie dostaliśmy, bo jakby u nich często są takie bugi, że coś za fejko dostajecie, ale niestety nie. W ogóle tu jakiś znak zapytania jest. Aha, dobra, tu taki znak zapytania jest. Tu macie procentowo wypisane, jaką macie szansę na klucz. Na przykład na diamentowy klucz na piątym wardzie mamy 0,2%. Dobra, ale pofarmy trochę na tym mutancie. No tutaj jeszcze jakby fajne ikonki bossów są, ale pofarmy trochę na tym mutancie, zobaczymy, na ile jajek uzbieramy. Dobra, i po jakichś 10 minutach wyfarmiliśmy tyle, ile tutaj widzicie. Zobaczmy, jak duży opening za to sobie zrobimy. No jak wiemy, ten pet daje więcej niż ten i to chyba dalej tak to działa. Zobaczmy, no dokładnie tak, dalej tak to działa, czyli tego jeszcze nie poprawili, pewnie to poprawią, chociaż w sumie nie, ten w sumie mniej chyba teraz daje, zobaczmy w sumie w indeksie. Tylko on mi daje więcej, dlatego że to jest ghost i on po prostu dwa razy tyle daje. Zobaczmy, jak to wygląda w indeksie, jeszcze przydałoby się w sumie tą ścianę sprawdzić, czy to się opłaca farmić.
tu na samym dole to jest. No jest ten T-Rex i tu jest jakiś skeleton T-Rex. Co to w ogóle jest? Gdzie tego skeleton T-Rexa się dropi? Dobra, ten teraz więcej daje. Ale tu jest jakiś skeleton T-Rex. I tu jest zwykły T-Rex, jakiś gem T-Rex. Zobaczmy, w sumie wcześniej nie było żadnego skeleton T-Rexa. Tu jest ten skeleton T-Rex w tym przedostatnim jajku. No ale na niego szansa jest 1 do 20 tysięcy. Dobra, otwórzmy sobie za wszystko to jajko i w ogóle zwiększyli szansę na tego T-Rexa. W sumie, to odpalmy sobie jeszcze pety na laka. Może coś nam to pomoże. Dobra, i 33 pety pod laka założone. Jakby tego peta już się chyba nie opłaca dropić, bo mamy full team rainbow w tych tutaj, które więcej dają, a więc dropimy sobie tylko te dwa pety i zobaczmy, jak tutaj nam właśnie będą zjeżdżać winy. Nie zjeżdżają nam jakoś super szybko. Dobra, zobaczymy, jak długo zajmie otworzenie tego wszystkiego i czy uda nam się wydropić więcej tych T-Rexów. I dosłownie po chwili wyskoczyło mi, że potrzebuję więcej miejsca w ekwipunku. Nie, skraftujmy te pety. W sumie tak naprawdę te Triceraptory niech też usuwa, bo też już mamy full team rainbow, tylko ten pet nas interesuje. Zobaczymy, czy coś nam wylecie za tą liczbę, którą tu mamy. Dobra, no i koniec openingu tak naprawdę. Zajęło to jakieś 2 minuty. Zobaczmy, czy udało nam się trafić jakiegoś T-Rexa. Nie wiem, tutaj jest tyle tych petów, powinno być wyszukiwarka. Nie wiem, kliknijmy sobie Craftal. Tylko, że tutaj no nie ma co marzyć o wyszukiwarce, jak oni mają problem z naprawieniem animacji jajek. No co dopiero marzyć o wyszukiwarce. T-Rexa nigdzie niestety nie widzę. Jeszcze przetestujmy te ściany. Jak te ściany działają? Kliknijmy sobie, żeby trenowało nam na tych ścianach i zobaczmy. Teraz mamy 173,8 QI. Zobaczymy, ile będzie mieć, nie wiem, po 5 minutach. No ile to zacznie działać. Dobra, w jaki sposób to działa? I w sumie minęło chyba więcej niż 5 minut, bo zostawiłem no trochę dłużej i wyfarmiliśmy 1 QI, a więc niedużo chyba. Dobra, dalszym progresem zajmiemy się w kolejnym filmie.